Co dla pani, kochaniutka? Co byś chciała? Pokaż paluszki. Rodzinny piknik i pizza to połączenie, które miało sprawić, że dzieci z zespołem Downa poznają wartość pieniądza. Nam przyświeca taka zasada, wspólna zabawa, zwyczajna sprawa. Chcemy poprzez stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci pełnosprawne i z niepełnosprawnością będą mogły współdziałać, razem się bawić i na chwilę zapomnieć o różnicach, skupiając się na dobrej zabawie, na tym, co je łączy, a nie na tym, co dzieli. Przy wsparciu biznesu powstał pomysł na grę, w której uczestnicy przygotowywali własną pizzę. Gra plenerowa, która nazywa się 21 kawałków. Dzieciaki będą mogły nauczyć się trochę o kupowaniu, sprzedawaniu, o wartości pieniędzy, ale wszystko w formie zabawy. Będziemy kupować składniki na taką wielką, sztuczną pizzę. Na koniec warsztatów pojawiła się już ta prawdziwa pizza. Z ogrodu botanicznego przy Dąbrowskiego nikt dzisiaj głodny nie wyszedł. To jest takie fajne, że mogą się integrować, no i uczyć nawzajem od siebie. Wszystkie dzieci, czy zdrowe, czy sprawne, czy niepełnosprawne, mają w sobie naśladownictwo. I w ten sposób przez naśladowanie uczą się wzajemnie pewnych zachowań. Dzieci takie niepełnosprawne, powiedzmy, no muszą sobie zdawać sprawę z tego, że równocześnie w tym naszym społeczeństwie funkcjonuje wiele dzieci, dla których takie podstawowe czynności właśnie chociażby tak jak w przypadku tej zabawy związane z wydawaniem pieniędzy i tak dalej, no to są dla nich mogą być dużo bardziej skomplikowane niż dla innych dzieci. Zespół Downa to inaczej trisomia 21 chromosomu. Występuje w nim trzeci, dodatkowy chromosom. Stąd właśnie 21 marca został wybrany jako Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa. Często dzieciom się wydaje, że nie wiem, pieniądze rosną na drzewach i że wszystko spółek można zabrać. To tak nie jest. Uczymy właśnie, żeby coś móc stworzyć, coś móc zabrać spółki, trzeba na to zapłacić, a żeby za to zapłacić, trzeba najpierw te pieniądze zdobyć w określony sposób. Dzieci zespołem Downa później niż ich rówieśnicy zaczynają siadać, raczkować czy mówić. W większości wypadków zdobywają wszystkie te umiejętności. Zajmuje im to jednak więcej czasu i wymaga więcej wysiłku związanego z rehabilitacją i zajęciami terapeutycznymi. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.